Cześć, witajcie serdecznie. Sam się sobie dziwię, że to robię. Obiecałem sobie, że już do iRacing i do moich nagrań nie będę wracał, ale ponieważ popełniłem tyle błędów, takich początkowych, takich osoby, która myśli, że to wystarczy plug and play, podłączyć wszystko i będzie ładnie działało, że postanowiłem nagrać taki odcinek dodatkowy, w którym się troszkę poprawiam. Po pierwsze, skonfigurowałem już, mam nadzieję, nieźle kierownicę, to znaczy zrobiłem to w panelu Logitecha. Trzeba pobrać oprogramowanie, tam trzeba no, po prostu to wszystko ładnie skonfigurować. To samo trzeba przyłożyć się do tej konfiguracji w iRacing, czyli przed pierwszą grą po prostu trzeba to wszystko wykonać zgodnie z poleceniami. Też obejrzałem sobie filmik, jak to trzeba zrobić tak, żeby wszystko było dobrze. Teraz już sobie jadę, bo sobie rozgrzewam opony. No i właśnie, drugą moją rzeczą, z jaką miałem problem, to był ten input lag, czyli po prostu opóźnienie w tym, co ja robię na kierownicy, a tym, co się pokazuje na monitorze. To wyeliminowałem być może w pewnym stopniu, tylko poprzez zmienienie monitora z telewizorem. Wcześniej jechałem na telewizorze dużym, myślałem, że to jest fajnie, że tak szpanersko, ale okazuje się, że po prostu to bardziej przeszkadza niż pomaga. No a zatem okej. No to sobie nie rozgrzeję tego samochodu, bo nie słysząc sobie go zagotowałem już. Dobra, no to po drugie, czyli wyeliminowałem jakby to opóźnienie w pewnym stopniu. Nie wiem, czy już jest idealnie, pewnie na nagraniu dopiero będzie widać, czy jest ok. Trzecią, kolejną rzeczą, którą poprawiłem, no to jest umiejscowienie tego monitora, czyli on, środek monitora powinien być na wysokości wzroku około 80 cm, z tego co wyczytałem, na jakiejś tak grafice ładnie było pokazane, 80 cm od oczu po prostu. Moja pozycja za kółkiem nie jest idealna, tyłek mnie już boli, bo mam zaliczoną taką sesję dwugodzinną. Zobaczycie najlepszy mój onboard z tej sesji. Wydaje mi się, że spoko pojechałem, bo właśnie pojechałem sobie Mazdą, tą, którą mi radziliście na początek. Wcześniej wziąłem sobie jakiegoś Cadillaca, no i chyba nie było to jakieś najlepsze wyjście. Teraz wziąłem sobie Mazdę i Mazdą się troszkę przyjemniej jeździ, trzeba się troszkę przestawić na niższe prędkości, ale jest spoko. No i co, no poćwiczyłem sobie 2 godzinki, pojeździłem, jestem świeżo po zakończeniu relacji, no może nie, no bo teraz powinna się kończyć relacja z 24 godzin Nürburgring. Niestety wiemy, jak to się wszystko skończyło dla Orlen Team Targa. No ale mimo wszystko zachęcili mnie do tego, żeby sobie po prostu troszkę pograć, żeby no, bardziej profesjonalnie, że tak powiem, podejść do tego iRacing. Wiem, że wiele osób miało do mnie o to pretensje, że tak po prostu z czapy to potraktowałem. No ale właśnie chciałem może przez to pokazać i być może wielu nauczy się na moim błędzie, że to nie jest takie... No teraz nie powinienem gadać. Że to nie jest takie proste, jak się wydaje, że to nie wystarczy właśnie podłączyć i jedziemy, tylko jednak trzeba minimalny wysiłek wykonać, aby to wszystko skonfigurować, aby to się jakoś tam ze sobą łączyło. No i co? No nie sądzę, to jest od poprzedniego nagrania minął tydzień. Nie sądzę, abym w najbliższej perspektywie miał czas, szczególnie przy przedłużeniu blokady żłobków i przedszkoli, czas na to, żeby pograć. Więc no, trzeba będzie po prostu dużo czasu nad tym iRacing poświęcić, być może w innym terminie, a być może po prostu tego czasu się nie znajdzie. To jest jednak symulator dla tych, którzy tego czasu trochę mają. Zbliżam się do końca okrążenia, więc pozwólcie, że teraz po prostu pooglądacie trochę tego, jak mi idą te drugie kroki w iRacing. Przepraszam za trochę gorszy dźwięk. Spróbuję kilka okrążeń przejechać, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No nie, to nie będzie to. Ale generalnie jeszcze z tą szykaną walczę, bo...
Bo ona jest bardzo, bardzo trudnym elementem tego toru i czasem uda się fajnie wejść, a czasem jest kaszanka. Dobra. To wcześniej. Pierwszy sektor skopałem, jak jechałem to szybkie. Ale szykanka mi wyszła. A! No tutaj już z tego też nic nie będzie. Nie dohamowałem. Jest naprawdę duża różnica, że trzeba ten hamulec tak wdusić niesamowicie, żeby on zahamował do końca i na tym się też często łapę, że po prostu no nie ogarniam jeszcze tego hamulca w tej kierownicy. To jest moja trzecia jazda na niej. Czyli następne kółko do dupy, ale... No nie. No i właśnie. Dobra, w takim razie zostało mi tylko pokazać wam moje najlepsze kółko, a tu jeszcze dużo poćwiczę. Na tym poradniku, który tam sobie oglądałem, właśnie z tego toru, to jest Lime Park Grand Prix, chyba tak to się nazywa ta nitka. Gość miał 50 minutę i 2 sekundy. Ja obecnie mam czas minutę 3 sekundy 300, przy czym ten kombinowany, czyli złożony z tych moich najlepszych sektorów, to jest obecnie minuta 2 sekundy i 9. No, czyli tak sobie powiedzmy.
No ale spróbuję go pobić. Powiem wam, że ostatnie 20 minut mojej jazdy, nie wiem dlaczego, być może ci, którzy dłużej jeżdżą, odpowiedzą mi, już zupełnie nie szło poprawić tego czasu okrążenia. Nawet nie byłem blisko, nie wiem, czy opony już tak po prostu zarżnąłem. Być może po prostu, bo miałem taki dłuższy stint, na którym jakimś cudem nie wypadałem z toru i no, całkiem mi się przyjemnie jechało. No to teraz spróbuję to wszystko jakoś lepiej zacząć, być może rzeczywiście te opony. No tu te opony, to wszystko, to zachowanie jest naprawdę bardzo fajnie odwzorowane i to nawet taki amator jak ja potrafi to stwierdzić, a myślę, że ci, którzy jeżdżą troszkę częściej, no, doświadczają tego jeszcze bardziej. Na pewno teraz jeszcze popełniam dużo błędów. Wiem, że sporo osób zarzucało mi, że tak niemrawo kierownicą ruszam, że w ogóle nie kontruję podczas tej poprzedniej jazdy. Rzeczywiście, ja to zauważyłem. No to są być może moje nawyki z tych wyścigów, które mam na co dzień. Czy miałem na co dzień, czyli kartingu. W kartingu mimo wszystko ten zakres ruchów kierownicą jest mały, a do tego im mniej ruchów kierownicą, tym no, teoretycznie lepiej. Tutaj szkoła rajdowa się nie sprawdzi na torze kartingowym niestety. I być może ja te nawyki przekładam, ale rzeczywiście dzisiaj zacząłem mocniej pracować kierownicą, kilka kontr mi się udało skutecznie wyprowadzić, to znaczy, że po prostu mogłem zostać na torze i kontynuować jazdę, więc rzeczywiście muszę aktywniej. No, tutaj każdy jakby musi się przyzwyczaić do swoich nawyków i tak dalej, musi to wszystko sobie skonfigurować również w sobie. I dziękuję wam wszystkim za rady i te wyrażane w kulturalny i te w mniej kulturalny sposób, ale no generalnie rzeczywiście dużo się nauczyłem i no dzięki temu być może jak mi się kiedyś tam uda dłużej pograć, to sobie będę miał z tego większą przyjemność. No oczywiście cały czas naparzam ten sam tor, bo go poznałem po prostu, a chcę na początku właśnie jeździć na tym, co mniej więcej znam. Wiem, że oglądało poprzedni mój odcinek sporo osób, które już tematem się interesują i dlatego no jakby zaskoczyło ich moje podejście, no, ale tak jak mówię, no ja raczej kieruję te nagrania nie do tych, którzy iRacing znają, tylko do tych, którzy chcieliby poznać, a może właśnie boją się, że no, to ich przerośnie. Póki co, tak jak mówię, mnie raczej by to przerosło, bo póki co naparzam sobie sesję po prostu drugą już, ale taką samotną, no i walczę sam ze sobą. To jest w pewnym sensie też całkiem przyjemne i można potrenować cierpliwość, no ale tak jak mówię, do takiej jazdy mam niestety bardzo, bardzo mało czasu i nie wiem, kiedy następnym razem będę mógł się do tego zabrać. Dobra. Wyłączam się, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Dziękuję wam bardzo za słuchanie, dziękuję za wszystkie uwagi dotyczące iRacing. Dzięki wam bardzo za oglądanie, jeszcze raz pozdrawiam, cześć!